Babylon 5.2.0. Witamy Was w kolejnym odcinku na kanale FitLover. Dzisiaj pokażemy Wam, że coś niecoś ogarniamy, żeby w kolejnym pokazać, że znów jesteśmy debilami. Tak dla balansu w życiu. Dzisiaj jesteśmy w Gruzji, a dokładnie w Batumi, choć wygląda to trochę jak Los Angeles, przyznajcie. Przyszłe Las Vegas, baby! I pokażemy Wam dzisiaj, czym zajmowaliśmy się przez ostatni czas, co zainwestowaliśmy i jak widzimy swoją przyszłość. Może jakaś randeczka? I tak nie mogę odpalić. To jest moja pierwsza jazda takim autem. No wciskasz ten. No ale ma wciśnie ten, no, robię tak jak w każdym aucie to się robi. No, ale brzmi. Co się stało? Co się tak zastukowałaś? Okej, okay, ominęłam kichnięcie. Auto jedzie, samo zmienia biegi. They see me rolling, they hate me. Wjeżdżamy do tej części głównej miasta, gdzie znajdują się wszystkie atrakcje, budowle, budynki, po prostu nie wiadomo, czy to Dubaj, czy to Las Vegas, czy co tutaj się wydarzyło. Dojechaliśmy na miejsce, więc możemy Wam w końcu powiedzieć i pokazać, o co chodzi z tą miniaturą i z tytułem. Nieprzypadkowo znajduje się tutaj napis Fitness Center. Bardziej będzie to Fit Lovers Center. To co tutaj widzicie, jest to wizualizacja budynku, który powstanie w tym miejscu. Już pod koniec roku tak naprawdę tutaj będą wszystkie piętra i będzie zaczynał się taki remont wewnętrzny, więc bardzo szybko to idzie. Oprócz tego obecnie jesteśmy też właścicielami mieszkań. Bardzo fajnie nam się udało, bo byliśmy tu po prostu na początku, jak widzicie, przy powstawaniu tego, więc też jeśli chodzi o to fitness center, Fit Lovers Gym, to też jest taki ukłon trochę w naszą stronę, jeśli chodzi o dewelopera tego budynku, ponieważ się bardzo polubiliśmy i dogadaliśmy taki projekt. Do środka, pokażę Wam, jak to wygląda z góry, choć my będziemy mieli dużo, dużo, dużo wyższe piętro. Tu, moi drodzy, jest pierwsze piętro, czyli to nie jest jeszcze takie apartamentowe, ale tu właśnie będzie znajdować się siłownia, tu będzie fitness center. Jak słyszycie, jest tutaj dość głośno, ale czego się spodziewać, ta budowa skończy się prawdopodobnie w przyszłym roku. Mogą być lekkie opóźnienia, wiadomo, ale i tak robi to już wrażenie. Czyli w skrócie mówiąc, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Potencjał jest ogromny, są połacie, proszę bardzo. Podoba mi się w nas to, że tak myślimy przyszłościowo, już dużo razy mimo wszystko. Mieliśmy takie po prostu przeczucie i to przeczucie gdzieś nas pokierowało i zawsze to był dobry wybór. I tutaj czuję to samo, czuję taki ogromny potencjał na przyszłość. To jest fajne. Wow. Jesteśmy już na piętrze apartamentowym, to jest 10. piętro, a już widok po prostu jest niesamowity. Zapraszam Państwa. W ogóle to jest takie śmieszne, jak sobie myślę, co robiliśmy jakieś 5 lat temu, a teraz Fit Lovers tu na budowie, tam na budowie. Ale też się nie przerażajcie. No tak, no właśnie o to chodzi, żeby... Po prostu trzeba go with the flow. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć port, ale ciii, bo są takie plany, o których wiemy, że tutaj powstanie taka palma jak w Dubaju. To są plany na przyszłość, no, ale trzeba myśleć o przyszłości, nie? Więc nie tylko będzie widok na Morze Czarne, na palmę, ale tutaj w sąsiedztwie, tam macie kasyno, jak zgrzeszycie, można od razu iść do kościółka. Swoją drogą, kasyno mamy w planach na dzisiaj, ale zanim do tego dojdzie, spójrzcie na to! Wysoko, co? Idziemy teraz na spotkanie z przyjaciółmi właśnie do tej kawiarni, która znajduje się tam na samej górze. Ta wieża ma 130 metrów, nazywa się Alphabet Tower. Wygląda jak cząsteczka DNA. I właśnie na samej górze jest wielka kula, gdzie jest kafejka, restauracja i tam jest ponoć przepiękny widok na Morze Czarne, na całe Batumi, więc tam sobie coś zjemy, zobaczymy jak to wygląda. 20 żeli. Kupiliśmy bilety, jesteśmy w windzie, więc już nie możecie odmówić. Zapraszam pani Pomelo, wszyscy czekają. Siedzimy z Pawłem i Paweł mówi: ja zacząłem oglądać wasze filmy. I jest jedna rzecz, którą bym dołożył. Więcej tańca, musicie więcej tańczyć. No i tak właśnie zdobywamy nowe subskrypcje. A jak już się najedliśmy, to przyszła pora na formalności.
Zielony kolor nadziei. No fajnie, fajnie, moi drodzy, powiem wam, że są takie emocje, taki lekki stresik, ale pozytywnie. Nie, no czemu stresik? No nie wiem. A bo ty drugi raz jesteś, ja już trzeci raz jestem, to ja już tutaj jestem, wiesz, jak w domu. A też czujesz jak w domu tutaj. No to jest w ogóle mega ciekawostka, że Gruzja jest chyba jedynym takim krajem na świecie, że jak tu ktoś was zapyta, to skąd jesteście? A wy powiecie, że z Polski, to wszyscy powiedzą, wow, z Polski, no. Kocham Polaków. Nigdzie takiego miejsca nie ma na świecie. Mega, mega ciekawe. Przez lata gdzieś tam się utarło, że to jakaś wojna, że nie wiadomo co. Właśnie, a... to też mi się wydaje jest trochę kontrowersyjne i pewnie też będziemy to czytać w komentarzach, że ta decyzja wydaje wam się kontrowersyjna, takie gdzieś tam inwestowanie za granicą i tak dalej. Ale też weźcie pod uwagę to, że to nie jest tak spontanicznie, że wiecie, wyszliście na ulicę, dobra, dawaj, noga robimy w górę. To. Tylko my po prostu... Mieliśmy duże szczęście, że mamy znajomych, którzy zajmują się tutaj nieruchomościami, to znaczy zajmują się od wielu lat po prostu nieruchomościami, inwestowali w Polsce. Właśnie oni nam też dali do myślenia, mówiąc, że tutaj jest taka Polska 10-15 lat temu i rzeczywiście to jest odczuwalne, jeśli chodzi o ceny, wysokość ceny w stosunku do jakości, która jest naprawdę na najwyższym poziomie, to nowoczesne budownictwo, wszystko, a ceny takie jak no 10-15 lat temu w Polsce, więc bardzo korzystne przynajmniej no, dla Polaków, jeśli zarabiacie w PLN-ach. No i to tak najbardziej nam otworzyło oczy, żeby się tym tematem zainteresować. A to może nie ma co o tym, nie ma co mówić, jeśli ktoś będzie zainteresowany, to nie wiem, możemy kontakt, może kontakt w opisie czy coś. A to się jeszcze spytam, jeśli no, może będzie ten kontakt, ale może nie, bo nie wiem, czy w ogóle tak możemy. No bo też nie będziemy tak gadać, wiecie, my to nie my jesteśmy tymi ekspertami, my to pokazujemy wam taki lifestyle i co z tego będzie, ja się jaram. No przede wszystkim pokazujemy swoje życie, a ono aktualnie tak wygląda, ostatnie 3 lata u nas się troszkę mimo wszystko pozmieniało i gdzieś tam też czy te Bieszczady, czy tutaj, jeszcze kilka mamy takich projektów, o których w ogóle nie wiecie, bo w sumie trochę nie nagrywaliśmy, więc takie mam wrażenie, że mieliśmy taki gap, taką przerwę i dość dużo się w niej pozmieniało, nie? Też, no to była taka psychiczna przerwa, ale tak mi się teraz jeszcze na koniec, nie wiem, czy nie za dużo już gadamy z podniety, ale tak na koniec mi się jeszcze skojarzyło, że Gruzja to są tacy fit lovers, jakbyś w nich zainwestował 6 lat temu, jak mieszkali w tym akademiku i potem mieszkali razem w kawalerce i mieli tylko to GoPro. Udało się. Dziwne porównanie, jesteśmy jak Gruzja, ale spoko, no. A skoro jesteśmy w Gruzji... Gotowa na wygraną? No. Ile dzisiaj wygrasz? Wszystko. Trzymam kciuki za ciebie, Mateusz, ale nie ufam, że coś nam się tu uda. Co ty powiedziesz? Nie wierzę, że wygramy. Nie chcę stracić po prostu. Zakład? Zobaczysz. To jest dzisiaj mój dzień. Tak każdy mówi, nie? Dzięki. Ale teraz polecę. Nine red. Ale siadło! Ile to jest? Ty, ja wygrałem dwa koła chyba. Dwa koła wygrałem. Zobacz, dobrze. Dwa koła, poważnie. Prawie dwa koła. Ja cię, widzowie, kumacie, wygrał dziad. Już idziemy stąd, bo my nie jesteśmy typowi kasyniarze i się nie znamy i zaraz przegramy, więc póki wygrałeś, jest okej. Ej, teraz wygraliśmy, a jak mówiłem, że wygram, to mówiłeś, że przegram, więc halo. Nie, teraz się tam co mi za to kupisz. Trzymaj, mam dla ciebie tu. No proszę, za to, że nic we mnie nie wierzyłaś. Wszystko wierzyłam. Run. Oddawaj pieniądze. To już mi wszystko, całą wygraną mi zabrała, a tak nie chciała. Musisz się dzielić z przyszłą żoną. Okej, Alvariato, nasza przygoda w Batumi się kończy, choć tak naprawdę w sumie chyba się zaczyna. Mam nadzieję. Wszystko można, nic nie trzeba. Trzymajcie się, pozdro. Ale subskrybuj, proszę.